Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Erych Czechu-Czechowski, witam was w takim klasyku, myślę, wszystkich klasyków, czyli 60 seconds, moi drodzy, 60 sekund. Jakoś miałem tą grę, słuchajcie, od dawna, ale jakoś nigdy nie miałem, słuchajcie, okazji w tą grę zagrać. To gramy teraz. A co, 4 kasy walniemy. Dobra, więc ja właściwie nie wiem, o co tu chodzi. Wiem tylko, że chciałem pograć w inną grę, ale się nie da, bo jest synchronizacja z chmurą i nie mogę sobie zagrać. Więc gramy w klasyczny, nie wiem, no. Szkolenie? Pierdziele to szkolenie. A nie, chyba to szkolenie, czy nie? Zapasy i przetrwanie w obliczu szkolenie jest zgodne z zasadami BHP? Nie, no widzowie. Apokalipsa. Fatman, Little Boy. Dobra, no Little Boy, słuchajcie. Bomba pełna atomowa przygoda. Zbierz zapasy w następny, a następnie zadaj apokalipsę we własnym schronie. Czas zwiedzania 20 sekund, problemy zdrowotne rzadko, czas zbierania 60 sekund. Nie wiem, o co chodzi. Zapas w schronie, survivalista, jakieś granaty. Nie wiem, o co chodzi. Spakowana bagaż podręczny, kłopoty czasami. I tu możemy sobie wybrać, czy gramy Tedem, czy Dolores. Ja wiem, bo widziałem u XQC. Dobra, zaczynamy sobie, widzowie. Zawsze chciałem w to zagrać, ale nigdy jakoś, nie wiem, nie miałem okazji. Ale teraz jest, nie ma co robić. A w Jurassic Parka sobie pograć nie mogę, Worda właściwie. No i teraz mamy czas na ogarnięcie, co tu się dzieje. Tu jest Dolores, tu jest woda, tu jest walizka, od razu tego zabierzemy. Od razu weźmie Dolores, od razu weźmie dzieciaka, tu jest maska po lewo, tego warto by było wziąć. Kiwere, Timmy. No dobra, tu coś ciekawego. Jak to wygląda? O kurde. Dobra, spluwa i młody. Git. Gdzie jest schron? A gdzie jest schron? A tu jest schron. Kto mógł wiedzieć przecież? Dobra, zupy, zupy, zupy. Nie ma czasu na zupy. Co ja odpierdolę? Szybko bierz te zupy. Ale się stresuje. Ja nie od tej strony, ja nie wiedziałem, że to tak działa. Dobra, szybko, młodą trzeba brać. Młoda, ona jest gruba, więc pewnie dużo slotów zajmuje. Dokładnie 3. Do schronu. Pyk. Dobra. Dolores. Trochę wody. Latarka, nie mogę, walizka, dobra, to później. Mapa jest bardzo ważna z tego, co słyszałem. I woda, woda, woda i zupy. Dobra, to mapą chyba. Wątpię, że damy radę. Dobra. Odblokowane osiągnięcie nie ma tak w domu. Nie wiem. No właśnie, radio jest super ważne, to wiem o tym, ale no radia nie mamy. Oczywiście seria zmontowana, widzowie, zostawcie łapkę w górę, jak już dotrwaliście do tego momentu, komentarz, subskrypcję i wpadnijcie do linki w opisie. No dobra. Dobra, i co tu się dzieje? Zatrzasnęliśmy wejście do schronu w ostatniej sekundzie przed wybuchem. O mały włos. Uda nam się. Czemu mi się w tyle Jurassic World odpalił? Że nic nie klikałem. Co tu się dzieje? Ja nie wiem, dzisiejszy dzień jest, słuchajcie, tak zwariowany, że ja po prostu nie wiem. Wszyscy żyjemy i jesteśmy razem, więc będzie dobrze. Z tego, co słyszeliśmy, zapasy w puszkach to solidna podstawa zdrowotnej diety. Nie przypominamy sobie, byśmy zostawili w schronie te przedmioty, ale na pewno nie będziemy z tego powodu narzekać. I tak powinniśmy byli coś tu zachomikować. Plus jeden woda i plus jeden na tego, jakiś spray. Półki w naszym schronie są pełne puszek, będziemy jeść z puszek, będziemy spać na puszkach, a nawet rozmawiać z puszkami. Niektórzy z nas już to robią. Spory zapas wody powinien starczyć nam na ładne kilka dni. Przy odrobinie szczęścia dłużej. Racjonujemy zapasy. Dobra, na razie chyba nic im nie dajemy. No mamy gigantyczną dużą ilość wody, mi się wydaje, więc jest gites. Wszystko było w porządku, a chwilę później rzuciliśmy się sobie do gardeł. Jak to się wszystko stało? To jakieś szaleństwo. Musimy wziąć się w garść, jeśli mamy mieć jakiekolwiek szanse na przetrwanie. Może przejdzie nam z rana. Dobra, i tu będzie następny dzień, słuchajcie. Plan jest taki.
Plan jest taki w tej gierce. Nie tylko przetrwać, tylko żeby cała nasza rodzina przetrwała. Trzymamy kciuki. Nie walczyliśmy już, ale ile to potrwa? W tych warunkach każdy spokojny dzień jest na wagę złota. Dobrze, że Mary Jane miała przyjemny poranek. Kim jest grzeczny? Pytanie na jak długo tak wytrzyma. Dolores nie wydaje się zatroskana. Ted trzyma się dobrze, mimo że świat trafił szlak. Zapasy? No brak chyba, co? W naszym miasteczku wciąż panuje spora emisja. Decydując się na spacer po powierzchni, możemy nabyć się choroby popromiennej. No, wydaje mi się, że... Kurde, że... Czy idziemy na ekspedycję? No dobra. Mamy maskę chyba, nie? Ale to jest... Aha, bo to może teraz jeszcze nie, co? To dziwne uczucie, gdy wydaje ci się, że ktoś cię obserwuje. Czy coś może być tu z nami, w tym małym bunkrze? Nie znaleźliśmy nikogo w żadnej z szafek. Może to jakiś gryzoń? Jeśli tak, to czas pokazać, kto jest dominującym gatunkiem w tym podziemnym raju. Możemy użyć broni. No dobra, to użyjmy. Co tu się stało? O kurde. Ktoś puka. Cokolwiek to było, już jest martwe. Całkiem nieżywe. Może jest ich więcej i kryją się w tych małych paszywych dziurach. Mary Jane musi się napić. Może już najwyższy czas, aby Timmy też się napił. Nie wygląda dobrze. Teraz powinna czasem pić. Ted nie pozostaje już długo bez picia. No na razie chyba nie dajemy im zapasów. Choroby popromiennej. To wydaje mi się, że nie. Ktoś za drzwiami. Trochę się obawiamy, ale może otworzymy i użyjemy przyjazną twarz amerykańskiego żołnierza. Otwieramy? Pewka. Okej, żyjemy. Gość okazał się być miły, ale tajemniczym człowiekiem w dziwacznym kombinezonie. Podrawa na kilka puszek zupy, to powinno pomóc nam przetrwać nadchodzące dni. Mężczyzna wciąż dleje, musimy znaleźć jej coś do picia i to prędko. Im jest w bardzo kiepskim stanie, potrzebuje wody teraz. Bez wody to leży już długo nie wytrzyma. Wygląda jakby jedną nogą był już w grobie, musimy natychmiast dać coś do picia. Dobra, to teraz damy im... Nie, full... Nie, tylko piśku, co? Piśku mi tylko damy, make. Promieniowanie nie obniżyło się jeszcze pobliżu naszego schronu. Jeśli nie chcemy ryzykować zdrowia, nie powinniśmy wyślubić nosa na zewnątrz. No to nie robimy tego. Albo zostajemy na głowę, albo ten schron aż roi się od małych insektów. Albo czegoś gorszego. Tak, to naprawdę coś gorszego. To pająki. Wcale nie takie małe domowe, ale wielkie, kudłate i mrożące krzyżowe bestie. Musimy coś z tym zrobić. No dobra, mamy ten do użycia, to użyjmy. Jeśli to kwestia śmierci lub życia, cokolwiek nie powinno mieć oporu, gdy wybiera swój oręż. Wiedzieliśmy, że te pająki nie mają żadnej szans w bezpośrednim starciu z dobrze wymierzonym środkiem owadobójczym, więc go użyliśmy. Gdyby tak już było po wszystkim, pozostałe pająki zdezertowały. W czasie sprzątania los uśmiechnął się do nas po raz drugi. Znaleźliśmy niedostrzeżoną przedtem puszkę zupy. Maskowe jak mrok i 100 zdechłych pająków. Okej. Okay. Jesteśmy pod wrażeniem tego, jak dobrze radzi sobie Mary Jane. Dziś ma się dobrze. Timmy, co z nim? Wszystko w porządku. Okej. Okay. Pisze żadnych rewelacji. No to git. Promieniowanie nie obniżyło się jeszcze, także nie wychodzimy. Przeżycie pod ziemią to nie bułka z masłem i raczej nią nie będzie. Łudzimy się jednak, że prędzej czy później wszystko wróci do normy, bo inaczej przyjdzie nam zmierzyć się z zagrożeniami, o których nawet nam się nie śniło. Ty, to ja nie wiem, czy ja montowaną serię z tego powinienem robić, bo to pewnie długo strasznie... Ale już dobra. Jak już klikłem, już, bo tam początek był zepsuty, to już tego, to już muszę zmontować. Cały sił staramy się zachować spokój, ta sytuacja jest bardzo niecodzienna i Boże, nigdy nam się nie uda przyzwyczaić do życia w bunkrze. Mam nadzieję, że pomoc jest w drodze. Mrzeń... Dobra. Dobra, hit. To co? Nic im nie dajemy. Nie chcemy ryzykować zdrowiem, nie mam po co. Skąd wzięła się ta zielonkawa kałuża? Ojejciu, oj, z jakiejś rury kapi zielona maść. Niedobrze, bardzo niedobrze. Musimy coś z tym zrobić, ale nikt nie pomyślał o tym, żeby zapakować mopa. Co zrobić? No nie wiem, czy my chcemy tego używać. Użyjmy, ale to nie wiem.
okej, nie zużyło nam się, więc to jest dobrze akurat. Ha, problem rozwiązany. Nie ma dziury, nie ma bałaganu. Z powrotem do naszego czystego małego chronu. Mężczyzna prosi, byśmy znaleźli coś do picia. Tim jest bardzo głodny, Tim mówi wyłącznie o wodzie. Mary Jane woda, Timmy jedzenie woda. Mary Jane pitko, Timmy wszystko. Dolores wszystko, Mary Jane, tylko Mary Jane coś do picia, tak? I Ted. Mary Jane, czekajcie. Mary Jane i Ted tylko pitko. A kto to jest Mary Jane? To to jest Mary Jane. Mary Jane to chyba ta, co? Jedną ze ścian porastają jakieś dziwaczne grzyby. Perspektywa głodu nie jest najlepszym żartem, więc możemy gryźć lub dwa z tych grzybków, to nie jest taki zły pomysł. No myślę, że to jest fatalny pomysł. Myślę, że nie nabierzecie mnie. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy głodni, są pewne rzeczy, których nigdy nie włożymy do ust. Pleś rosnąca na ścianach to jedna z nich. Mary Jane zasługuje jedzenie. Mary Jane i Ted jedzenie. No nie chcemy ryzykować zdrowiem, więc kutasimy. Ale wydaje mi się, że... No nie wiem, czy tak... Myślę, że powinniśmy w końcu wyjść i poszukać radia ogólnie. Ten paskudny królik bestia wygrał. Wygrał i ukradł naszej... Aha, bo ja tam coś skipłem. To był jakiś błąd, bo ja kikłem raz. News jeden słup. Dobra, dzisiaj bez jedzenia. Dożyć picia samej wody. Dolores napiłaby się znowu kawy. Takiej prawdziwej amerykańskiej, jakiej, której napijesz się 5 wieżaty i nadal ci się chce, nie chce, nadal chce ci się spać. Ale gdzie znajdziemy kawę na pustkowiu? Cóż, parę ulic dalej znajduje się, a przynajmniej znajdowała się lubię na kawernę. Może tam pójdziemy, więc przynieść może... Kto to? Nie no, pierdolę to. Nie będziemy ryzykować zdrowia i życia dla filiżanki kiepskiej kawy. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Zacieki w ścianach same się nie policzą. Każdy musi pić Mary Jane również. Czy możemy dać jej trochę wody? Dobrze, czyli wszyscy woda. Myśleliśmy, że po wybuchu bomby atomowej już nikt nas chyba nigdy nie zadzwoni, ale teraz wyraźnie słyszymy dźwięk całego telefonu. Dochodzi gdzieś z zewnątrz. Jedyną możliwością jest publiczna budka telefoniczna naprzeciw naszego domu. Czy ktoś powinien zapuścić pod niej słuchawkę? No niech ona pójdzie. Co się zdało? Dobraliśmy telefon, usłyszeliśmy ważne westchnienie ulgi i ludzi po drugiej stronie. Zmusmy przedstawić się jako ocalej z pobliskiego miasteczka Hill Valley. Niestety po krótkiej wymianie informacji sygnał się urwał. Coś musiało się popsuć po ich stronie. Mam nadzieję, że odezwą się po raz ponownie. Bardzo ucieszyliśmy się, kiedy Dolores bezpiecznie wróciła z pustkowia. Opróżniając dziś nasze wiadro przed drzwiami, na jednym z zrujnowanych ścian naszego domu zauważyliśmy krzywo narysowaną mapę naszej okolicy. Ktoś wymalował trasę kończącą się na czerwonym X. To może być mapa do jakiegoś skarbu, czy powinniśmy sprawdzić to miejsce? No dobra, to niech idzie.
Mieliśmy szczęście, że zauważyliśmy tę mapę. Nie zmył ją ze ściany radioaktywny deszcz. W oznaczonym miejscu znaleźliśmy na prędce skonstruowany przez kogoś schowek. Plus jeden wody. No i zajebiście. Dobra. No nie ma co iść na ekspedycję. Rząd jest naszą jedyną szansą na wyratowanie się z tej piekielnej sytuacji. Można nim narzekać, ale to typowe dla malkontentów i komuchów. My jesteśmy dobrymi obywatelami, regularnie płacimy podatki i jesteśmy pewni, że wuj sam przyjdzie nam z pomocą. Cóż, poza tym jednym razem, gdy nieważne. Wysłannicy rządowi przybywając, powinniśmy mieć oczy otwarte. No nie mam niestety radia i nie wiem, czy nie powinniśmy iść po to radio. Jeśli chcemy być na bieżąco z awaryjnymi transmisjami, musimy korzystać z radia. Alternatywą jest beztroskie spacery po radioaktywnej powierzchni w nadziei, że ktoś wyjdzie zza progu i nas uratuje. Pierwsza opcja wydaje się być bardziej racjonalna. RJ musi się napić, Tim musi zjeść. A Timmy zjeść picie. Ted picie. Mary Jane picie, picie, Mary Jane picie i mi wszystko. Dobra. No możemy wysłać kogoś w końcu, co? Gdy uchyliliśmy dziś schron, by wpuścić do środka trochę świeżego radioaktywnego powietrza, znaleźliśmy na progu niewielką walizkę. Nie była opisana, a okolica wydawała się pusta. Czy powinniśmy zajrzeć do środka? Chyba tak, ja bym zajrzał. O kurwa, niedobrze. Co się stało? W środku znaleźliśmy niewinnie wyglądającą butelkę wody, więc postanowiliśmy się napić. Myśleliśmy, że nam się poszczęciło, ale ten prezent był kompletnie do niczego. Woda była albo zatruta, albo radioaktywna. Trochę nam teraz niedobrze. Mary Jane jedzenie. Dolores. Mary Jane jedzenie, Ted jedzenie. Dolores wszystko. Mary Jane jedzenie, Ted jedzenie. Dolores wszystko. Że ma apteczkę z tego zużyć? Nie mamy jej. Jutro zapowiada się dobry dzień na wyprawę. Trzeba rozprostować kości, nawdychać się świeżego, toksycznego powietrza. Może też znaleźć jakiś ekwipunek. Przyda nam się trochę dodatkowych zapasów, to znaczy ile zależy nam na przetrwaniu. To wziąć na ekspedycję? Wydaje mi się, że maskę weźmiemy, co? Trzeba poszukać jakiejś apteczki albo coś. Choroba. A bo ja to tak mogę sprawdzać, tak? Czy ktoś jest spragniony? Ojej, to pierdolę czytanie tego. Dolores udała się na powietrze, aby dotarła do nas cała i zdrowa. No dobra. Jakoś dajemy sobie radę, ale wciąż jest mnóstwo spraw, którymi musimy się zająć. Na przykład przecięciem żywopłotu w naszym ogrodzie. Stanowczo od tego zaczniemy, gdy w końcu stąd wyjdziemy. Spragniony, spragniony, tak spragniony i chory. Ale to już im dajemy, czy jeszcze nie? Może jeszcze nie, co? Najwyższy czas skończyć z zamartwianiem się sytuacją, a zamiast tego zacząć zadawać właściwe pytania, albo chociaż posłuchać rozsądnych odpowiedzi. To jest dzień na namierzanie częstotliwości radiowej z interesującymi transmisjami. Moglibyśmy dzięki temu nauczyć się o nowym wspaniałym świecie. No właśnie wiem, że wojsko nas tutaj ratuje w pewnym momencie, ale no... Jest jak jest. Odwodnienie. To chyba właśnie już trzeba dać, mi się wydaje. Ten chory. Dobra, macie pićku wszyscy. Nigdy nie spodziewaliśmy się zobaczyć tańczącego karalucha. Co prawda wciąż takiego nie widzieliśmy, ale natknęliśmy się na jednego wielkości szczura. Dobra, wiadomość jest taka, że zapewne przegoni wszystkie szczury w okolicy zła. Te karaluchy są ogromne i prawdopodobnie rzucą się na nas przy najbliższej okazji. No nie możemy nic użyć. O kurwa.
Bles mutowany Karaluch. Ted nadal chory. Znaczy to my jesteśmy Tedem, więc my chorzy. Widzi nas jakiś domokrążca razem ze swoim marnym worem. Dał nam propozycję nie do odrzucenia. Cały worek zamiast za jedną puszkę zupy. Torba jest szczelnie zamknięta, a rzuca nam groźne spojrzenie, gdy przechodzimy, ubijemy z nim interes. No dobra. Znaczy tu nie piszę za bardzo, co do tego dostaniemy. O. Szarikow. Aha. Okej. Gdy tylko zatrzęsnęliśmy drzwiami, worek zaczął się gwałtownie trząść i diabelsko jazgotać. Gdy straszliwa bestia w końcu się wynurzyła, okazała się być wkurzonym kotem domowym. Zwierzak rzucił się na pełne pogardy spojrzenie i poszedł myć się w kącie bunkra. Na obroży ma napisane Szarikow. Czy to jego imię? Na końcu ulicy natknęliśmy się na tutejszy kościół. Większość budynków stała w ruinach, uchowała się tylko zachrystia. W środku rezydowała grupa ocalałych, która najwyraźniej przerodziła się w sektę. I dogmaty głosiły, że wszystko, co nas spotkało, to wyłącznie gra zaprojektowana do czyjejś rozgrywki. Czy nie brzmi to wariacko? Sekciarze zdecydowali, że woda święcona jest im całkiem zbędna. Naszą nieboską pomocą stał się cud, który przeistoczył całkiem puste butelki po winie w całkiem pełną butelki wody. Całkiem pełno butelki z wody? Z wodą. Ale jasne, na wyprawie już chodziliśmy maskę. Dobra, czyli dwa wody. Woda akurat była nam potrzebna w miarę, więc... Dobra, no chyba jeszcze nie trzeba. Wiem, że teraz wszystkie tryhardy, co zawsze spoceni, mówią, jak to ty tak możesz robić? Na zewnątrz panuje niepokojąca cisza. Może jest tam bezpiecznie? Może nie. Kurde, no niech pójdzie, może... Albo wciąż będziemy siedzieć na tyłka w tym małym, żałosnym busze, albo możemy snuć plan o wydostaniu się z reaktywnego pustkowia. Kto by pomyślał, że czerwoni tak zrujnują naszą uroczą okolicę. Sami mogliśmy to zrobić. Rzeczywiście mam na myśli ucieczkę, a nie rujnowanie. Z pewnością istnieje ktoś, kto jest w stanie nam pomóc. Bądźcie czujni. Nie wiem. Pragnienie, głód. Pragnienie, głód. Głód. Dobra. Jeśli chcemy być na bieżąco z awariami i transmisjami, musimy korzystać z radia. Ten, no to było już. Dobra, zapasy. Dolores żarcie. Też wszystko. Maryżany pragnienie. Głód, wszystko. Ja wiem, że teraz właśnie, nie wiem, czy dokończyłem to myśl, że wszyscy, na pewno wszyscy teraz spoceńcy mówią, jak możesz, to trzeba do 26 dnia dopiero dać jedzenie. Jutro zapowiada się dobry dzień na wyprawę, czas rozprostować kości, wdychać się świeżego, toksycznego powietrza, może też znaleźć jakiś ekwipunek, przydają się trochę dodatkowych zapasów. Ty, a ja mam taką maskę przeciwgazową. Brzmi jak rekwizyt na kolejny odcinek. To znaczy, o ile zależy nam na przetrwaniu, co wziąć na ekspedycję. Wysyłamy młodego. Niech weźmie on spluwę. O! Strudzenie. Choroba. Pragnienie, głód, zmęczenie, strudzenie. O kurwa. Życie w ukryciu nie należy do łatwych. Mary Jane nie jest jeszcze przyzwyczajona do tych warunków. Timmy wyszedł ze schronu na pustkowie, wziął ze sobą. To tylko Ted kaszle i kaszle. No dobra, to zje wszystko. Wydawałoby się, że wybuch atomowy powinien wystarczyć do ugaszenia wszelkich trywialnych sporów. Jednak gdy przyszłość nie maluje się w pięknych kolorach, pozostaje nam wpatrywanie się w nagie ściany. Niewiele potrzeba, by zacząć kłótnię. Właśnie to się stało. O nie, wszyscy się kłócimy. O! Puk, puk. Przestaliśmy się kłócić, ale na jak długo? Mary Jane mówi, że ma się dobrze. Dobra, zapasy. Dolores jest ciągle głodna. W
Byliśmy właśnie w trakcie planowania odległego w przyszłości pierwszego posiłku, w którym głównym daniem nie będzie zupa pomidorowa, gdy doszło do nas wołanie za drzwi. Studenciek ukazała się być mała grupka obszarpanych ocalałów. Wyglądają całkiem żałośnie, więc nie zdziwiło nas to, że zaczęli prosić o pana. Pytań, czy nie mamy żadnych zbędnych zapasów jedzenia, pisia lub leków, które moglibyśmy się z nimi podzielić. Nie mamy. Szarykow. Goście nie byli zachwyceni naszą odmową. Ich wymęczone spojrzenie mówiły same za siebie. Grupa rozpaczliwie potrzebowała jakichkolwiek zapasów. Nie bogali i nie pokali. Odwrócili się tylko i zrezygnowani oddali się w bliżej nieokreślonym kierunku. Być może gdzie indziej bardziej im się poszczęci. Być może. Dobra. Co tu do jedzonka? Dolores jedzenie. Ted pragnienie. Mary Jane pragnienie. Pragnienie, też pragnienie, dolary, sydzenie. Szarików to wciąż nowy dodatek do naszej grupy, więc staramy się go obserwować. Dzisiaj zauważyliśmy coś zwisającego z jego broży, to chyba jakaś płytka z adresem. Nawet nie tyle, bo sprawdzić co tam jest, pewka, że tak. Wycieńczenie? Nie uszliśmy nawet kilometra, gdy zatrzymało nas dwójka mężczyzn w stylowych kapeluszach i ciemnych płaszczach. Na widok kota zaświeciły im się oczy i pospieszyli w jego stronę, jednocześnie tłumiąc nam, że Szarikow jest własnością ich babci, która bardzo za kotem tęskni. Ruszyliśmy ramionami i wróciliśmy do skranu. My nie obchodzimy tego kota, więc czemu on miałby nas obchodzić? Dobrze, że nie zdążyliśmy się z nim bardziej zaprzyjaźnić. Myślę, że zdążyli sobie opierdolić tego kota. Mam takie wrażenie. Pragnienie. Wciąż nie mamy apteczki niestety. Te karaluchy już dawno przestały się z nami bawić. Wszędzie otaczałem swój teren i każdego dnia zostawiałem na coraz mniej miejsca. Musimy coś z tym zrobić. Nie mamy spluwy niestety. Bo wziął ją... O, wrócił! Kurwa, niedobrze. Ojej, co, przyniosłeś coś? Tylko garstka budynków w naszym miasteczku okazała się wystarczająco wytrzymała, by przetrwać wybuch. Jednym z takich budynków był lokalny dworzec autobusowy, który niegdyś pełnił funkcję centralnego ośrodka spotkań Julii i Meneli. Ale teraz świeci pustkami. Postanowiliśmy przeczesać ten teren, mając nadzieję, że uda nam się znaleźć porzucone puszki zupy. Lokalna drużyna sportowa przygotowywała się do wyjazdu na zawody w Pipidówie Górnej. Ich autokar wypełniony był po brzegi butelkami świeżej wody i zapasowymi halówkami. Niestety żadna para nie była w stanie w naszym rozmiarze, więc ograniliśmy się do zebrania butelek wody. Plus dwie. Okej. Okay. Zapasy. Wycieńczenie, co to znaczy, że jest głodny? Tedowi damy żarcie. I my mu damy żarcie. O kurwa, wszyscy apteczki potrzebują. To ty też masz żarcie, żeby siły. Pewien młodzieniec załawitał dziś do naszego salonu, opowiedział nam o swojej odważnej siostrze bliźniastce, o której słuch zaginął w czasie jej misji szpiegowskiej w położonym nieopodal obozie bandytów. Jest pewien, że jego siostra zostaje pojmana i jest obecnie przetrzymywana we wspomnianym obozie. Czy powinniśmy mu pomóc w tej misji ratunkowej? Pewnie, że tak. Ty pójdziesz. O kurwa, to jest już dedek, mi się wydaje. O ty, Szarikow. Udaliśmy się do wskazanego obozu wraz z chłopakiem i niewielką grupą jego znajomych. Znaleźliśmy dziewczynę, rzuciliśmy jej broń i zdołaliśmy wywalczyć sobie drogę na zewnątrz. Rodzeństwo nie posiadało się z radości, ale oboje są w szoku. Okazało się, że przywódca bandytów to ich ojciec. Jak inny świat jest mały. Obiecali, że wkrótce skontaktują się z nami ponownie. Zajebiście.
Kot powrócił do naszego bunkra ranem. Nie jesteśmy pewni jak ani dlaczego do nas wrócił. Być może docenia naszą opiekuńczość, nasze złote serce, optymizm, a może po prostu nasze puszki z zupą. Czas pokaże. Ted nie pożyje zbyt długo bez picia. Choroba, pragnienie wycieńczenie. Głód, Timmy żarcie. No stop. Timmy żarcie. Mary Jane wszystko. Ted piczką. No i git. No coś czuję, że może być, no trzeba ekspedycję przygotować. No wiem, że rząd jest naszą jedyną szansą na uratowanie, ale no nie ma jak. No, panie Teddy, 27 dzień już. Czarikow się kurwa trzyma najlepiej. Dobra, jeśli chcemy być na bieżąco, wiem. Timmy musi dostać wszystko i Mary Jane musi pójść. Może lampkę niech weźmie. No przecież nie wiem, no co. Ale jasno się zrobiło. O nie, umarliśmy! Długa choroba i osłabienie nie mogły skończyć się dobrze. Ted oszedł we śnie. O nie! Dolores musi się napić. Biedny Ted. To my właściwie mieliśmy być Tedem. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Szalikow przekonał się o tym, gdy zaczął bawić się z zwisającym z sufitu kablem. Wyrwał przewód ze ściany i spadł na ziemię w towarzystwie kilogramów tynku, luźnych cegieł i wrzasków z piekła rodem. Prawdziwy kociowik. Skąd się wziął ten kabel? Nie pamiętasz, że aby go tam zajść, powinniśmy sprawdzić, dokąd prowadzi? Pewnie, że tak. No, wróciła. Albo i nie. Kabel prowadzi do zaparkowanej przed domem zdezelowanej ciężarówki. W środku siedziało dwóch nieznajomych, otoczonych migającymi żarówkami i gęstym oklepowaniem. Jakaś wyższa technologia. Czy oni posługiwali nas w naszym własnym chronie? Ich wymówki o pikniku na skraju drogi nas nie przekonały. Nawet Timmy wie, że nie wolno parkować na kopercie. A ich samochód nawet nie miał kół. Nie możemy się z założonymi rękami, no. No wiem. Może damy im coś do... Kurwa, już nie ma jedzenia. Dobra, niech żeby mieli siły. Ci podejrzani osobnicy, którzy posługiwali nas we waszym obecnie walą w drzwi i domagają się szansy na wyjaśnienie, czy powinniśmy ich wysłuchać. Tak. Mamy spluwę chyba, nie? I musi się napić. Jegomoście pomachali nam przed nosem legitymacjami i odznakami, twierdząc, że są w trakcie tajnej misji rządowej. Nie są zainteresowani nami, ale kotem. Szalikow podejrzano o bycie sowieckim szpiegiem? Agenci zgodzą się przetransportować nas do tajnego rządowego schronu, ale nic za darmo. Najpierw musimy pomóc ich wykonać kilka misji. Niebawem poinformują nas o szczegółach naszego pierwszego zadania. Co? Co? Rosyjski szpieg Szalikow? Ciekawe, czego byśmy nie dali, by znowu cieszyć się wschodami słońca. Podziemne bunkry raczej nie cierpią nadmiar światła słonecznego i nie spodziewamy się w najbliższym czasie w tej kwestii żadnych zmian. Czy coś przynieśliśmy oprócz zupy? Radio! Zajebiście. Jakże słodka jest perspektywa rządowego wsparcia. Nie jesteśmy bolszewikami, ale z radością witamy centralnie
planowaną pomoc w czasie apokalipsy. Nasza ekspedycja opuściła schron dosłownie chwilę przed tym, nim zrzuty pojawiły się na niebie. Jeden z zrzutów plus dwa zupy. O kurwa, niektóre skrzynie ze zrzuty były pełne dziwnych rzeczy. Po co nam na przykład skrzynia pełna gumowych kaczuszek? Przynajmniej jedna z mniejszych skrzynek zawierała parę butelek wody. Wyłamaliśmy wieko jedne z pojemników i natknęliśmy się na imponujący zbiór śmierdzących serów wraz z maską przeciwgazową. Zajebiście, jedzenie z maską na twarzy nie wydawało się racjonalne, a że cenimy swoje życie i zmysł powonienia, ograniczyliśmy się do zarekwirowania maski. Sąsiedzi z innego schronu sprezentowali nam radio. Było ono częścią zrzutu, a jak się okazało, im nie było potrzebne, mieli swoje. Mary Jane. Nie wiem, nie, kto to był. Mary Jane chyba to było. Mary Jane to jest kompletny kosur. Dobra, piśku. Ja potrzebuję piśku. Ale my mamy tyle tego rzeczy, że wszyscy dostaniecie z Mary Jane jedzonka. Ona też zasłużyła, masz jedzonko. Idziemy na wyprawę. Albo nie idziemy, bo w sumie Mary Jane musi odpocząć. Z ostatniej wyprawy Dolores wróciła ze skaleczoną nogą. Nie wyglądało to zbyt poważnie, ale teraz sytuacja trochę się pogorszyła. Jeśli... Albo wiecie co, idziemy. Bo i tak wszyscy umrzemy, jak będziemy tu siedzieć. Taka jest prawda. Trzeba poszukać apteczki. Co kurwa? Poczekaj, co się stało z Tedem? A co z... Czemu Ted jest robotycznym skurwysynem? Co tu się dzieje? Dobra, zapasy. Dobra, Mary Jane musi coś zjeść. I Dolores idzie na wyprawę z maską. Może nie, może nie, no niech Ted idzie. Znaczy, a nie, tylko ona może iść. Wiecie co, niech kurwa idzie bez... Z latarką niech idzie, no. A coś czuję, że ona wróci bez tej latarki. Albo nie wróci w ogóle. Tak generalnie. Czemu Ted na chwilę się zmienił w robota? Co się dzieje? Mężczyzna zasługuje na odrobinę jedzenia. No, zapasy. Good, pragnie Mary Jane wszystko. Młody piciu. Mary Jane wszystko, młody piciu. Żeby z naszą jedyną, tak. Trzeba posłuchać radia. Wezwaliśmy kontakt. Wojska wciąż funkcjonuje i przybędą nam z pomocą. Musimy tylko cierpliwie czekać. Ten żołnierz o znudzonym głosie wyraził się bardzo jasno w tej sprawie. Pomoc jest w drodze. Mamy czekać na dalsze instrukcje i utrzymywać radio w dobrym stanie. Mężczyzna musi coś opierdolić, jak cały czas to robi. Fantastycznie byłoby, gdybyśmy tylko mogli opuścić to miejsce. Chodzić swobodnie po powierzchni jak niegdyś. Dychać spaliny to właśnie aromat wolności, za którym tęsknimy. Ale jestem prześwietlony. Ale że ja jestem biały? Dobra, git. Co ci się dzieje? Zmęczenie, strudzenie, choroba, zmęczenie, strudzenie. No właśnie, kurde. Niech ty mi wcina? Kurde, nie wiem czy... No dobra, niech wcina, żeby przetrwał. Rodzeństwo dotrzymało słowa i powróciło dziś w nasze skromne progi, by prosić o bandaże, leki lub jakiekolwiek ich medykamenty. W trakcie budowy ich nowego obozu grupa osadników została zwabiona w pułapkę przez gang. Nasi znajomi zdołali odeprzeć ten atak, ale część ludzi nie jest w stanie unieść deski, a co dopiero... No nie mamy apteczki, sami potrzebujemy apteczki. Pewnie Dolores nie wróci, coś tak czuję.
Odmawianie przyjaciołom nie należy do najprzyjemniejszej rzeczy, ale nie mieliśmy wyboru, co nasi goście mieli począć. Wisili nosy na kwintę i odeszli gdzieś na pustkowie. Dobra, piśku. Dziwo Mary James, o dziwo Mary nie chce nic zjeść. Pustkowie pełne z niespodzianek. Dla przykładu weźmy tego mężczyznę, który obecnie łomoczy w nasze drzwi. Twierdzi, że sporo by dał za parę sztuk porządnej amunicji. Czy powinniśmy dokonać transakcji? No nie mamy amunicji. Nie wiem, po co nam broń bez amunicji. Może postraszyć trochę też. Nieznajomy był wyraźnie rozczarowany, ale to nie nasze zmartwienie. Koniec świata da najwyższy czas na przyzwyczajenie się do tego, jak pełne rozczarowanie jest życie. Kim spostrzegł swój stary teleskop, zakopany w gruzach po drugiej stronie ulicy, bardzo się tym podekscytował. No cóż, noce, niebo to jedyna rzecz, to jedna z niewielu rzeczy, które wciąż wyglądają tak jak przedtem. Czy Tim powinien pójść kapić się w gwiazdy? Nie. Myślę, że Tim już nie wróci z kapienia się w gwiazdy. Jakby poszedł. Gdzie nasi kumple z misją od Szarikowa? Pamiętanie się po pustkowy po zmroku raczej nie dobrze mi ryzykownie. Teleskop pewnie i tak jest zniszczony. No dalej, Timmy, przestań stroić fochy. Przecież mamy tu inne atrakcje, tylko nie pytaj. Ale jakie niebo musi być, słuchajcie, po takim wybuchu? Wyobrażacie, jakie niebo musi być przepiękne, bo nic nie produkuje właściwie spalin, więc całe niebo, wydaje mi się, po 38 dniu po wybuchu powinno być zajebiście czyste. Wpadliśmy na pomysł założenia naszej własnej bunkrowej grupy teatralnej, zwiemy się Kapuła Gromu. Resztę dnia wypełnia nam próby stworzenia godnego scenariusza do naszej sztuki. Mała brakowała, rozpadliśmy się z powodu różnic wizji artystycznej. Zdecydowaliśmy się więc wystawić coś prostego i niezobowiązującego. Co się stało? Mieliśmy prawdę lub wyzwanie, kiedy okazało się, że dopytujemy się o jedną prawdę i zawsze jest to, czy będziemy jedli coś poza zupą pomidorową. Stwierdziliśmy, że wystarczy nam tych zabaw. Nie róbmy sobie nadziei, gdyby Dorothy była w stanie wrócić z wyprawy, już by tu była. Co tu dużo mówić, niełatwo jest przetrwać trudny czas apokalipsy. Spędziliśmy... Co? O nie, nie udało się, widzowie. To jak to trzeba? To musi być dorosły jakiś w bunkrze, tak? Widzicie, to ja nie wiedziałem o tym, że musi być dorosły. Myślałem, że właśnie dorośli powinni na końcu, w sensie, że dzieci powinny tam... A tam, dobra widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku w 60 sekund, który będzie pewnie też jakoś niebawem. Fajna giereczka, że sobie pograć się, więc można coś z tego też nagrać. Przypominam, łapki w górę komentarza oraz podnieście link w opisie. Pamiętajcie, że odcinki są codziennie, więc widzimy się jutro z jakiejś serii o godzinie 16. Do zobaczenia, trzymajcie się, bo cześć.